Siemka, jesteśmy już po żniwach. Soma zebrana. Wziąłem się za gruberowanie. Gruberujemy miocholandem, gruberem z mandamu na zabezpieczeniach sprężynowych, czyli no stop. Gruber zakupiłem bodajże 6 lat temu. Jego szerokość robocza to 2,70. No i niestety, ale na dzień dzisiejszy ten gruber do tego ciągnika to jest troszkę za mały. Chociaż takie minimum to jest 3 metry, 3,5 najlepiej. A tak to no muszę ganiać zające po polach. Bym wolał brać większą płaszczyznę, a po prostu wolniej jechać, tak? I też tego pola by wtedy szybciej i więcej ubywało. No tak sprawa wygląda. Gruber fajny, prześwit ma, jak tam mówię. Chyba, mówię, 5 albo 6 lat temu go kupiłem. To on był 3 czy 4-letni. Wtedy od znajomego tutaj go mam. Także pierwsze dłuta dopiero zdarł w tamtym roku. Założyłem mu nowe. No i w tym roku zrobił może 9-10 hektarów. Zastanawiam się, najchętniej to bym go właśnie sprzedał, a kupił talerzówkę może 4-metrową albo 3-metrową zawieszaną albo 4-metrową ciąganą. Do tych ciągników akurat by była w sam raz. Gruberujemy na głębokość od 15 tam do 18 cm. No tak to wygląda. Szykujemy pole pod kukurydzę. Dlatego teraz gruberujemy. No poplonu żadnego nie rzuciłem. Należałoby się jakąś gorczycę posiać. To coś by tam się fajnie zazieleniło do zimy na przyoranie. No ale i tak tutaj ma być włożony obornik na zimę. Także to co urośnie po prostu. Zobaczymy w tym roku z ciekawości, jak gigant siał, czy tam leciało z niego mocno, czy nie leciało, jakie te straty były, czy motowidła omłóciły mi tam trochę to żyto. No zobaczymy, co tam będzie rosło. Teraz się wszystko pokaże, jak to pole będzie wyglądało. Zawsze coś też na przeoranie później będzie. No zobaczymy. Tą działkę skończyliśmy, uciekam do domu. Przepinam się na rozrzutnik. No i w tym roku testuję te talerze, które założyłem z wałkami tego anaburgera. Sypię wapno magnezowe i zobaczymy, jak to będzie leciało. No, a później coś się tam dogra. Na razie.